Szanowni Państwo, witam serdecznie. Okres świąteczny, ale w Wadowickim Centrum Kultury tuż po świętach dla Państwa przygotowuje naprawdę sporo atrakcji. Będzie koncertowo, można powiedzieć, bo 12 kwietnia zapraszam młodzież, ale nie tylko, ponieważ zespół ten na pewno znają i osoby już dorosłe, bo już koncertuje na polskiej scenie dosyć długo. 12 kwietnia o 19 zagra w Wadowicach AC Drinkers. Bilety można kupić przez internet, tutaj w naszej kasie kina i w kasie w sekretariacie, także zapraszam 12 kwietnia na koncert do sali teatralnej zespołu AC Drinkers. A pod koniec miesiąca trochę inne rytmy, ale równie popularne. Fisz, Emadę i projekt Tworzywo. To 26 kwietnia w Wadowickim Centrum Kultury. Również bilety są do nabycia. Natomiast kontynuujemy cały czas Uniwersytet Trzeciego Wieku i w ramach Uniwersytetu, ale nie tylko, ponieważ te wykłady są otwarte i mogą przyjść wszyscy na te wykłady. Zapraszam na kolejny wykład. Tym razem zaprezentuję się tutaj w Wadowickim Centrum Kultury ze swoim wykładem dotyczącym życia codziennego w takim mieście jak Wadowice i Kraków w okresie staropolskim, czyli przed wiekami, dr Tomasz Graf. Wadowiczanin, wykładowca krakowskiej uczelni, historyk, opowie nam o tym, jak to normalne życie codzienne w takim, na przykładzie Krakowa i Wadowic, wyglądało w okresie staropolskim. To jest wykład, jest 9 kwietnia na sali kameralnej. Po południu serdecznie zapraszamy. W ramach tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale też to są również otwarte dla wszystkich projekcje, Kino Podwieczorek. Taki projekt, który mieliśmy w niedzielę. Teraz przenosimy ten termin tego Kina Podwieczorek na poniedziałek i 13 kwietnia zapraszamy na godzinę 17. Kino Podwieczorek. Polski film Carte Blanche, bardzo dobry film. Oczywiście jak zawsze w tym cyklu Kina Podwieczorek są niespodzianki, czyli oprócz bufetu kawowego będą również, tak jak poprzednio, krótka prelekcja na temat tego filmu, czyli Kino Podwieczorek nie tylko dla seniorów, nie tylko dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w poniedziałek o godzinie 17. Zapraszam wszystkich do Wadowickiego Centrum Kultury. Wszystkie informacje znajdą Państwo u nas na stronie internetowej i w informatorze kulturalnym. Także to tylko kilka z tych, na które chciałem Państwa zaprosić, bo również w kwietniu będzie także Klub Podróżnika. To wszystko na stronie internetowej, a teraz chciałem Państwu życzyć zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnej, złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia od całego Wadowickiego Centrum Kultury, żeby ten okres, mam nadzieję, że już wiosenny, był bardzo miły, sprzyjający i spędzony w takiej miłej, rodzinnej atmosferze. Wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt Wielkiej Nocy.